Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 17 grudnia, a więc zaczynamy 17 vlogmas. Jest godzina chyba za 10:07. Tak, za 10:07. I ja wstałam dzisiaj normalnie, a powiem wam, że wyrobiłam się tak szybko, że nie wiem o co chodzi. W sensie jeszcze muszę zjeść oczywiście śniadanie, ale tak jak zawsze wstałam o tej samej godzinie, a o 7:25 codziennie wychodzę, więc w sumie no mam jeszcze kupę czasu, tak gdzie nie wiem co zrobię z tym czasem, może sobie zrobię jakieś pyszniutkie śniadanko. No zaraz wam pokażę jeszcze w co jestem ubrana i otworzymy kalendarze adwentowe. Okej, więc mam na sobie taki zwykły czarny sweterek, po prostu w takim dekolt w serek, już wam go pokazywałam, on jest za full. Do tego mam tutaj na szyi taki naszyjnik, on jest z H&M chyba. Chyba tak. No do tego pasek ze Stradivariusa, zwykłe jeansy z Bershki i do tego mam takie skarpetki z laseczki. No i ogólnie nie mam pojęcia skąd są te skarpetki, bo moja mama chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu miała kalendarz ze skarpetkami. Chyba kupiła na eBayu czy gdzieś indziej, no ale kupiła właśnie i te skarpetki są stamtąd. Także nie podam wam niestety sklepu, bo one są z kalendarza adwentowego. A teraz lecimy otworzyć kalendarze. Okej, zaczniemy od tych musu kredek. Tutaj mamy, Jezu, znowu jakieś małe okienko. Dobra, udało się, ale wiecie co? Ja chyba nie chcę tego otwierać. Nie chcę tego otwierać. Co to jest? To są takie karteczki świąteczne, że wiecie, piszecie od kogo do kogo i naklejacie to na prezent. Kurde, no nie jestem przekonana tym. Dobra, lecimy dalej. Teraz NIM2. NIM2 mamy tutaj i pewnie to będą znowu żelki. No powiem, że spoko bardzo, bo ja lubię NIM2, więc to jest kalendarz zdecydowanie dla osób, które... lubią NIM2. A co się stało? Znaczy fajnie, ja to jak najbardziej popieram, tylko dziwna akcja, powiem wam. Nie mam pojęcia skąd uciekły te żelki, czy może dali nam dwie paczki. Dziwne, ale dobra, nieważne. Przynajmniej odpłacili nam się za to. Mamy za to dwie żelki. I ostatni kalendarz, który otwieram przed szkołą, bo oczywiście tutaj czekają następne, które otworzymy już jak wrócę. I 17 mamy tutaj. I mamy dzisiaj jakieś orange and spicy. Aha, czyli tutaj mamy po prostu imbir i pomarańcza. No, jest napisane spicy pewnie przez to, że właśnie jest imbir. Tak się prezentuje. Ja bardzo lubię takie herbatki imbirowe, pomarańczowe, także myślę, że to naprawdę będzie dobre. No i co? Tak się właśnie prezentują te rzeczy. No, nie jestem zadowolona z tego, a te dwie rzeczy naprawdę, naprawdę spoko. Dzisiaj mam jakąś double wersję, także... Także jak już otworzyliśmy kalendarze, to ja idę sobie teraz zrobić śniadanko i wychodzę do szkoły. Na dzisiaj jakichś większych planów nie mam. No i dzisiaj będę się starać o piątkę z matematyki. Zobaczymy, czy mi wyjdzie, bo chciałabym się zgłosić, ale te logarytmy jakoś mnie nie przekonują i nie wiem w 100%, czy to umiem. Także jak będę czuła się, że jestem przygotowana, to odpowiem, a jeżeli będę czuła się, że nie jestem przygotowana, to po prostu nie odpowiem. No i tyle. Także co? See you po szkole, jak już będziecie wszystko wiedzieć. Hejka, moi drodzy. Jest godzina za chwilę 20. Ja ogólnie wróciłam dzisiaj ze szkoły o 16, miałam jeszcze hiszpański. Było bardzo spoczko. Najpierw mieliśmy fizykę, na której oglądaliśmy przez pół lekcji prezentację, a potem pani wystawiła oceny. Potem mieliśmy angielski, wychowawczą, niemiecki, na niemieckim też pani wystawiła oceny, na matmy. I słuchajcie, tą matmę, którą miałam zdać, to ogólnie nie udało mi się jej zdać z racji, że ja wczoraj wkuwałam logarytmy, a pani zapytała mnie dzisiaj zupełnie czegoś innego. Po prostu ja byłam pewna, że ona się mnie zapytała z logarytmów, a dała mi wcześniejszy temat. I w sumie to było logiczne, że może pani zapytać z trzech ostatnich tematów, ale ja myślałam, że zapyta z zadania domowego albo z tego, co ostatnio było na lekcji, bo tak pani czasem robi, rzadko się zdarza, że patrzy w te, wiecie, tematy wstecz, ale najlepsze jest to, słuchajcie, że ja to zadanie umiałam zrobić, bo ja to wcześniej robiłam na korepetycjach. No nie, po prostu załamka. Pani, zapisałam to na tablicy, ja tak patrzę na to. O co chodzi? Ja tak pani mówię, nie no, z tego tematu się nie przygotowałam, przygotowałam się z logarytmów. A pani mówi, no to niestety, to są trzy ostatnie tematy wstecz, no to nie mogę postawić piątki.
ja takie, dobrze, rozumiem. No i sobie poszłam, usiadłam sobie i patrzę jeszcze raz na tą tablicę. Boże, przecież to wystarczyło podstawiać liczby. Na chemii. Słuchajcie, ostatnio, jeżeli oglądacie wszystkie moje vlogmasy, to wiecie, że przygotowałam się do kartkówki z chemii. I poszła mi średnio, ale nie aż tak średnio, na jaką dostałam ocenę, ponieważ tego samego dnia albo dnia następnego patrzę, że w dzienniku jest jedynka. Ja tak sobie myślę, że nie, no, na pewno nie poszła mi ta kartkówka na jedynkę, no po prostu nie ma szans. A jak dostałam tą jedynkę, to świadczyło tylko o tym, że na półrocze będę miała trójkę z chemii. Co i tak byłoby spoko z chemii, bo jak mi totalnie nie ogarnia, mi naprawdę cieszyłabym się z tej trójki z chemii. Ale nieważne, bo sprawdziłam tą kartkówkę i okazało się, że pani mi nie policzyła jednego punktu. No i dostałam dwójkę, co poprawiło moją ocenę na czwóreczkę z chemii. Także sztos. Czyli tak jak na początku chciałam, bo obstawiałam, że z tej kartkówki dostanę tak dwójkę, trójkę, że jedynkę no na pewno nie. No a dostałam jedynkę i to totalnie osłabiło moją średnią, ale dobra, już jest dobrze. No i z informatyki dzisiaj nie mieliśmy, mieliśmy zamiast tego zastępstwo z pozostałą resztą klas, a my mieliśmy z nimi biologię. No i na biologii robiliśmy karty pracy. Jak wróciłam do domu, to sobie zjadłam obiadek razem z mamą, oglądaliśmy sobie tam na YouTubie jakieś tam filmiki i potem położyłam się na kanapie i co? Oczywiście zasnęłam. Nie, to dzień bez snu, dzień dniem straconym u Wiktorii, naprawdę. No i teraz co? Idziemy otworzyć sobie kalendarze adwentowe. I tak, i to tyle. Boże, jakie to było słabe. Dobra, idziemy. Ogólnie chcieliście, żebym pokazała cały ten pokój do otwierania kalendarzy, a powiem wam, że to jest po prostu pokój gościnny połączony z biblioteczką. Właśnie mamy tutaj taką bibliotekę, mamy pełno książek, to jest cała taka sterta książek. Tutaj mamy jeszcze takiego misia, z tyłu jest gitara, tutaj jest taty dron. Tutaj jest to, na którym wszystko leży, moje kalendarze, to jest łóżko, a po tej stronie mamy jeszcze toaletkę. No dobrze, także już jak rozwikłam wasze, wiecie, oczekiwania, to myślę, że teraz możemy otworzyć kalendarze. I co, zaczniemy sobie od Milki. Sprawdzę, czy ja tutaj wszystkie okienka te z tych ostatnich dni powyjadałam. Tak, powyjadałam, dobra, no to dobrze. Okej, okay. A więc co, lecimy. Dzisiaj mamy 17 okienko, które jest tutaj i dzisiaj mamy jakąś trąbkę. A teraz może Smartisy. Tutaj, oj, najzwyklejsza paczka. W końcu czekałam na nią, szczerze mówiąc. Teraz After Eight. Wow, jak szybko znajduję te okienka. I dzisiaj znowu w wersji Dark. Wczoraj chyba też była wersja Dark. W sumie nie wiem, nie pamiętam. Dobra, a więc czas teraz już na nasze orzeszki. Wasabi Peanuts, czyli pewnie to są te orzeszki w panierce z wasabi. Tak, dokładnie tak. To jest nawet tutaj na rysunku. Tak to wygląda. Ok, lecimy teraz z Maybelline, czyli przedostatni kalendarz. 17. Otwieramy. I dzisiaj chyba mamy jakiś primer. Tak. Drugi primer już. Wcześniej był chyba rozświetlający albo matujący. Nie mam pojęcia, jaki to jest. Ja się na primerach nie znam. Ostatni chyba był rozświetlający. Z tego co pamiętam. I ostatni kalendarz to kalendarz od mojej mamy i dzisiaj jest coś na maksa ciężkiego. Kształtem trochę przypomina świeczkę, więc obstawiam, że to jest właśnie ona. No, to jest chyba świeczka. Rainbow is my favorite color. Boże, jaki śliczny tak przychodzi, że to jest świeczka. To jestem w niebie. Tak, to jest świeczka. Jezu! Jak ona pięknie pachnie, jaka jest śliczna. Nie jestem w niej zakochana. Nie, to jest niebo po prostu. To jest ta świeczka i jest najcudowniejszy, co mnie dzisiaj spotkało, naprawdę, pachnie bosko. Okej, okay, a więc tak wygląda podsumowanie dzisiejszych kalendarzy. Ta świeczka po prostu wymiar. Hejka, moi drodzy, mamy godzinę 12:09. Ogólnie ja już jestem wyrobiona, a jutro mam na później, także wow. No jutro właśnie mam na 9:00, mam biologię, niemiecki, polski, angielski, EDB. W czym na niemieckim i na polskim jutro mamy jasełka, także super. Tak to chyba się mówi. W sensie szkolne przedstawienia świąteczne, chyba to są jasełka. Tak mi się wydaje. Także naprawdę, naprawdę spoko. Ja się wykąpałam, zmontowałam vlogmasa, zrobiłam lekcje. Dzisiaj miałam bardzo dużo z polskiego zadane, także no naprawdę bardzo dużo. Ale już się z tym uporałam, wszystko zrobiłam, także naprawdę git.
Jutro po lekcjach oprócz tego jadę od razu do Magnolii, bo tak to wiecie, mam w środę pole dance i najczęściej zrobię tak, że wracam ze szkoły do domu i potem jadę razem z rodzicami. A jutro jadę po prostu sobie ze szkoły do Magnolii z racji, że muszę zrobić zakupy świąteczne, bo to jest tak naprawdę ostatni dzień, w którym mogę zrobić te zakupy, no jeszcze ewentualnie poniedziałek, ale tak najbardziej pasującym mi dniem no to dzisiaj jest, z racji, że w czwartek jadę do Niemiec na jarmark bożonarodzeniowy razem z moją szkołą i będę tam od właśnie, od wczesnej godziny, bo to mam na 6 albo na 5 zbiórkę, także porażka. No, a w piątek mam wigilię klasową, a potem wieczorem idę na półmetek. Właśnie pytaliście się mnie, czy będę na półmetku. Tak, moi drodzy, będę na półmetku. Prawdopodobnie w klubie Bugi albo w klubie Domówka. Nie wiem, w sumie zobaczymy w jakim, ale pewnie może w kilku, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ale będę, także naprawdę spoko. No a w sobotę pewnie będę odsypiać, a pozostałe dni weekendu, czyli połowa soboty oraz niedziela, będę się pakować z racji, że 27, tak jak wiecie, wyjeżdżam i wracam 5, jadę z rodzicami, bratem i jego dziewczyną do Miami i Orlando trzeci raz w tym roku, także ja już mam wrażenie, że znam Miami na wylot, naprawdę, ale fajnie, Miami bardzo lubię, mogłabym tam zamieszkać, naprawdę kocham Miami. Także spoczko, jedziemy właśnie na Sylwester, na Nowy Rok do Disneylandu i do Universal Studio, także naprawdę spoko, bo ja uwielbiam tam w ogóle Miami i Orlando, kocham naprawdę, Floryda. Także spoczko, więc będę musiała się spakować weekend, raczej, że potem są święta, no i w Wigilię, pierwszy dzień i drugi dzień świąt nie będę się pakować, a 27 z rana już wyjeżdżamy, dlatego muszę się spakować po prostu przed świętami, także prawdopodobnie będę to robić w weekend. Także jutro najprawdopodobniej jest ostatni dzień, w którym mogę zrobić te świąteczne zakupy, a muszę kupić prezent dziewczynie z mojej klasy, którą wylosowałam, muszę kupić prezent tacie, muszę kupić prezent osobie, którą wylosowałam z rodziny. Oprócz tego chcę kupić jakąś koszulkę na półmetek, bo jak wiecie, oglądaliście ten haul z Zaful, który pokazywałam w jednym z vlogmasów, to tam właśnie miałam taką koszulkę na ramionczkach i te ramionczka były takie złote, brokatowe. Ta koszulka jest fajna, tylko niestety do niej nie można mieć stanika i to mi trochę przeszkadza. To może być trochę niebezpieczne, bo ta koszulka jest jeszcze taka trochę na mnie luźniejsza. Właśnie tutaj w talii jest obcisła, ale właśnie na klatce piersiowej jest trochę luźniejsza, także to mogło być niebezpieczne. W ostateczności ją założę, aczkolwiek chciałabym kupić sobie jakąś ładniejszą. I zobaczyłam w Pull&Bear taką na długi rękaw całą błyszczącą. Teraz naprawdę bardzo dużo osób je wrzuca wszędzie. Ja właśnie podpatrzyłam to u koleżanki, też u jakichś innych influencerek, blogerek i w ogóle tego wszystkiego. Ona jest z Pull&Bear, ona jest na długi rękaw, cała brokatowa, troszkę krótsza, także wydaje mi się, że jakbym ją założyła i długie czarne spodnie, to by wyglądało naprawdę fajnie. Także jutro zobaczę, ogarnę tą koszulkę, czy będzie fajna. Także tak się prezentują moje plany, więc jutro jadę po prostu po szkole od razu do Magnolii, no i potem na pole dance, a jak wrócę, to przygotuję wszystko na wyjazd do Niemiec, także takie są moje plany. W ogóle wam zapomniałam jeszcze pokazać, co dzisiaj przepięknego do mnie przyszło. Słuchajcie, zamówiłam jakiś czas temu z AliExpress dość sporą paczkę właśnie z różnymi rzeczami, ale jeszcze oczywiście od wiadomo jest od różnych sprzedawców, więc wszystko nie poprzychodziło, pewnie przyjdzie mi w lutym, ale to nagram dla was osobny odcinek o tym właśnie jak odpakowuję, ale z racji, że ta rzecz przyszła bardzo szybko, to stwierdziłam, że pokażę wam ją na vlogmasie i słuchajcie, jest to case na AirPodsy, taki piesek, po prostu jest to przysłodkie, no wiadomo, nie jest to jakieś praktyczne, nie jest to jakieś takie też bardzo użyteczne, ale po prostu jest przesłodkie. Tutaj mamy w środku oczywiście AirPodsy, tak on wygląda. Naprawdę wszystko jest spoko wykonane, jak na to, że ten case, słuchajcie, kosztował chyba 50 centów, coś takiego, to naprawdę, naprawdę jest dobrze. Tutaj mamy nawet dziurkę na ładowarkę, a tego akurat się nie spodziewałam. Także naprawdę sztos. No chciałam wam pokazać takiego słodziaka, bo czasem na AliExpress mimo wszystko można znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. No i co, ja kończę dla was tego vlogmasa, którego teraz dla was dogrywam. I myślę, że będziemy już go kończyć. Także co, dziękuję za tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj taki bardziej gadany vlogmas. Bardzo mało rzeczy wam pokazałam, ale mówiliście, że takie też lubicie. Także takie od czasu do czasu też muszą być. No i co? Pamiętajcie, żeby subskrybować. Do następnego i cześć!